No to co, no to chyba jedziemy dalej. Odgrywamy ten. Jadąc dalej, no to w takim razie wybrałeś, że przeciwnik sobie na sobie całą uwagę. Więc ja bym to widział w ten sposób, że po prostu cała ta grupka, która tam podeszła. Bruce oczywiście jako w tym momencie przewodniczący tak skupia się na tobie i mówi. Wiesz, Haru, być może w tym kraju wydaje się, że ktoś jest. Znaczy wydaje się, że jesteś ważny, ale w moim kraju nie jesteś nikim specjalnym. Ja tak cały czas do niego z tym. Ja cały czas do niego z promiennym uśmiechem. No całe szczęście, nie jesteśmy w twoim kraju, Borusu. Więc Buraku. czy mógłbyś się tak zostawić w spokoju Kanę i nie wiem, wrócić do swoich potencjalnie ważnych zajęć? Tak, no to on tak wiesz. Zmrużył oczy i nie zapomnę ci tego Haru, po czym się odwrócił na pięci i odszedł. To ja się tylko pochyliłem lekko głowę W ogóle, co w to jego za obrazek stronę. klejony? A się No co? skąd się to wzięło? Co się Pomogło! wzięło, co skąd? Tak wam nie pasuje. Na, obrazek. Nie no, było okej, okay, zaczął taki mały. Nie, co ogólnie Haru nie odczuwa tego jako, wiesz, jakiegoś wielkiego spięcia. Pewnie dla Brusa było inaczej z tego, co mówisz. Ta. Dla Burusa. Burusu. Borusu. Nadepnąłeś mu na odcisk. Tak. Po prostu wracając do swoich zajęć, tam. Patrzy na kanał, tam nie wiem. Nie wiem, jak, w jaki kanał jest ta z pozycji i co robi, ale pytam się, czy wszystko w porządku. Patrzy, ty się mnie pytasz, czy wszystko w porządku? Nie, kurde, pytam Juroma, którego tu nie ma. Na pewno chcesz No to jestem, robić? jestem, Nagle ale chciał zaprzestałem pan coś pojawiać się, kupić. kurde, tak wszystko w porządku. No to ja tak, Kana taka wyraźnie ten, z Peszona, że nikt cię nie prosił o pomoc. Poradziłabym sobie. No cóż to, Haru też się powiedzmy Ale trochę co ten. tutaj robisz? Haru ma za grubszą minę. To jest taki naskok na sobie. Ale to w takim razie. Przepraszam za kłopot. Ale mam nadzieję, że wszystko w porządku i wiesz. Idzie dalej Wszystko w przed siebie. porządku, mówię jej tam. Jeżeli tak odchodzi, jest takie wyprostowane nogi, wyprostowane ręce Dokładnie, jest i. taki w ogóle nie sztywny. Para z buzi idzie w tym śledzie. Dobra, ja mimo, że jestem dziewczyną, to się patrzę na nią tak ze zorientowania lekko i wzruszam ramionami i cóż. Dobra, widzicie co? To możemy skończyć. O Jezus Maria. Pięknisiu. To co włączył ten. Znaczy to co. To... O Boże. To co zalinkował Juron na Skype. A co zalinkował Juron na Skype'ie? Jeśli się nie boisz. O, klikam jedno i drugie. Czyli na hełmach mamy napisane do it. Tak. Gentlemen, Nie, nic. może Nic. A jednak. pierwszy. Nubie. Dobra, ciśnijmy to dalej, bo No. wszyscy mogą No. dzisiaj siedzieć, ale za jest tak mówię Właśnie, to. bo chciałbym się jeszcze trochę więcej dowiedzieć o tym waszym klubie, którego w sumie nie do końca. Tu jest, tak? Tak, wiemy, że jest, więc chciałbym tak się ten, żebyśmy zagrali scenę pod tytułem Typowy dzień. To znaczy zajęcia się kończą. I ruszacie do klubu. Prędzej lub później. To ja jako nowy członek klubu podejrzewam od kilku tam, nie wiem. Znaczy nowy, stosunkowo nowy. Znaczy, Kana należy do klubu, bo ona się ogółem dobrze uczy i lubi czytać. Ma to z Znaczy, prestiż. no Prestiż właśnie, w 2. klubie nie ma nikogo więcej, tylko same pierwszoroczniaki. No to Więc ja można bym to uznać. rzeczywiście uznał za mało popularny klub, który już miał wymrzeć i w ogóle zostać zamknięty, bo wiesz, wszyscy, którzy wcześniej tu byli, sobie poszli. Aha. Z trzeciego roku.
szkoła ma właśnie profil sportowo-naukowy, więc nikogo, wiesz, nie interesuje się za nie po prostu i czytanie jakichś tam książek, czy czegoś w tym stylu. A już zwłaszcza Szekspira? Tak. Jezu, Szekspira, a myślałem o light novelkach. Jak ja myślałem... Właśnie, czy to jest bardziej klub literatury japońskiej, czy bardziej klub literatury międzynarodowej? Ja bym klub literatury. Klub literatury. Kto jak osobę przyniesie. Okej. Okay. No. Dobra, niech tak będzie. Literatury yaoi. Yaoi. No i tak, bo to jest jedyne wyjaśnienie, czemu są sami pierwszoroczni tak mało, nie? No. Więc ogólnie został jakoś tam odratowany, bo... Nie wiem, kto poprosił z tych osób. Znaczy, bo ogólnie rzecz biorąc, tak, dyrekcja uznała, że do cholery, ale literacki klub, znaczy brak literackiego klubu źle wygląda. Tak, musi być. A skoro musimy w jakiś sposób ukarać Mondo, to równie dobrze możemy go zrobić tym opiekunem tegoż klubu. A, to mówisz, że to Mondo przyszedł w pewnym momencie do Haru i powiedział, no to od dzisiaj jesteś w klubie literackim. No, powiem coś takiego, tak, przychodzi, znaczy wiesz, biegnie przez jakiś korytarz, tak nagle zauważa cię, zatrzymuje się, zauważa, że jego, że część jego włosów jakby jest, kończy się przypalać. Na fartuchu jest jakby resztka jakiejś fioletowej mazi. Na jej krwi. No, normalny dzień Mondo Senseja, to ja tylko się kłaniam, lekko i Mondo Senseja, arigato. Tam jakoś tam mówią dzień dobry, bo mi się pomyliło. A, Haru, san? San? Nie, yeah, san. Jesteś zajęty? W tym momencie się rozglądam, no nie, sensei. To teraz już jesteś, zapraszam. Okej, okay. Złapał ją za rękę i po prostu ciągnie za sobą, tak? Znaczy jego. Tak. Tak, a w sumie, wiesz, może byś dorzucić, że zanim... Ja to znaczy, nawet widzę! Muszę oni przyznać, za że to jest nowość. Bo graczy mężczyzn grających dziewczynami, to już jest standardem, że się mylimy. Ale gracz mężczyzna grający dziewczyną, która gra faceta i się myli, to jest nowość. Dobra, w każdym razie widzę tą scenę, to jest tak, że... Mondo odciąga Haru gdzieś tam za róg, ciągnie ze sobą, a w tym momencie za drugiego rogu korytarza wypada takie statko dziewczyn i gdzie on poszedł? Dziodzie. Tak jak te gołębie z tego, gdzie, Haru. Może tak być. Właśnie uciekł z jakiegoś kolejnego klubu, w którym myślały, że wiesz, siłą go przytrzymają. Tak. W sumie z Mondo to jeszcze wszyscy mogą wiedzieć, że jak w szkole słychać przynajmniej raz na tydzień jakieś takie drobne wstrząsy, to wszyscy wiedzą, że to z mojego w piwnicy opancerzonego laboratorium jest coś. A to czyli to, że Mondo jest szefem tego klubu, to równie dobrze może trzymać ludzi z daleka. Może. Kolejny normalnych punkt. Ludzi. To teraz wyjaśnijcie pozostała dwójka, dlaczego wy tam trafiliście. No mówię, Kana mogła się zwyczajnie jak człowiek zapisać, bo się tym interesuje. Okej. Okay. No nie wiedziała, co to za klub. Bo po prostu w ogóle, że no, napisane jest na kartce, tam gdzieś tam, gdzie jest lista klubu, czytać? Klub literatury, no to... A jak to? Czym oni się tam mogą zajmować, no? A tam nagle wybuch za drzwiami. Takie zbrojone drzwi w łaz. Przekręcane. Tak. Właśnie, jak ten wasz klub wygląda? Opowiedzcie trochę więcej. To było jakiś mały... Wydzielili jakiś taki najmniejszy pokoj, jaki mogli znaleźć. Aha. Bo poprzedni klub był za duży, miał aż kurde 3 metry na 3 metra, tak być nie może. Aha. Nie, no ogólnie taki nie, mały pokoik, 4 stoły na środku za sobą jakoś złożone i krzesła naokoło, chyba że robimy z tego coś wygodniejszego. Nie no, wydaje mi się, że nie, że jak to właśnie taki mały... Kartony! Kartony, tak, do siedzenia. Na razie daj nam kartony. Jak w Głupkach, najgorsza klasa. I to takie, wiesz, takie już stare kartony, wiesz. Żeby nie, no dobra, bez przesady. Mogą być na takie zwykłe siedzenia leżonych luksusów, ale jednym z pierwszych, co robi Mondo, to wszyscy mogą widzieć, że tak łazi po pokoju, podchodzi do okna, tak patrzy na dół i tak mini, ile potrzebowałbym mocy, żeby wstrzelić na to piętro jakąś sofę. Strzelić sofę, nie wnieść drzwiami. To było za dużo wysiłku.
Tak. Trzy dni później się w zamiast okna była dziura w kształcie sofy. Jakby Haru mogła tak siedzieć z tyłu i z takim wiesz, mógł akurat tam się zmieniło jak Mów jak facet. To jest, no to zmogła jakby nie patrzeć. Ale mów jak facet, żeby ten... No tak, dobra. To Haru tak w czasie rozważań tego mądu tak siedział po prostu, wiesz. Typowo taka nieco przychylona głowa na ten... Na bok i tak, że co? Strzelić? A może po prostu... No to widzisz, że on tak, wiesz, jak... Czasami mierzą w kresówkach kciukiem, tak? Patrzy. Trajektoria, potrzebna moc, ustawienie działa kąt 30 stopni i tak wiesz. To mówisz, Mondo, jeszcze balkon będziemy mieli. To Harry tam siedzi zdezorientowany, daj to, niech inni dołączają. Tak. Za darmo. Nagle się znajdzie jakaś dobudówka taka wyrastająca ze szkoły. Wieża taka. Przyczepiona. Dobudówka do dobudówki do dobudówki. Tak. Na warasie jacuzzi. Dobra, no w każdym razie wy tam siedzicie. Haru nie wie co robić. Zigmu, znaczy Mondo wie i w tym problem. O, Haru, Haru-san. Jak dobry jesteś z tej, no, jakby to nazywacie, fizyki, nie kwantowe? Fizyki kwantowe, tak w ogóle, wiesz? Ale właśnie nie kwantowe. What the fuck na twarzy, oczy szerokie, znak zapytania dosłownie nad głową. Fizyki mam same, jak to, u nich jest A chyba dostają, tak, bo oni dostają ten. Nie, 100 punktów. A, 100 punktów, tak. No to powiedzmy, że fizyka nie idzie najgorzej. Okej, to masz zadanie. Patrz, nie wiem, wylicz sobie kąt, odległość, gdzie ma być działo, jak mamy wstrzelić sofę, a ja już wyliczę, ile ściany trzeba będzie wymienić. Haru tylko potakuje głową, sięga po jakiś, nie wiem, zeszyt, czy tam notatnik z tego. No i cóż, zbiegasz stąd szukać jakieś metrówki. I w tym momencie, jak ty podchodzisz... No kazał, kurde, nauczyciel opieki od 3 km, to widocznie musi być coś ważnego. Tak. A czy jak... Ogólnie zrobię, że Harry jest taka serious business, ale żeby sensownie było to, że ona wykonuje wszystkie działania, znaczy wszystkie rozkazy Mondo, mniej więcej, to jej common sense jest nie do końca. Okej. Okay. Nie ma zdrowego rozsądku. Tak, bo jest po prostu, wiesz, była jednak... Pokręciło ją Okej, okay, ale Aiden chciałeś w tym momencie wejść chyba. No tak, bo z tego co zrozumiałem, to Haru wybiega z myślenia. Tak. No to jakaś idealna chwila. No. Że w tym momencie ja chcę wejść do pomieszczenia. Może nie udać. To się może skoczyć wypadkiem przy pracy. Tylko no to... kto jest w czyim kroczu w tej sytuacji? Ja podejrzewam, że Haru w kanie. Tak. Aż tak? Czy właśnie też w zasadzie, czy aż takie sceny to robimy? Tak. Jak ja zaczynam wyjmować aparat fotograficzny? No ty już tam jesteś? A to może po prostu, że też... Komentowałem o balkonie. Ręce wokół głowy, głowa jakoś twarz zbyt blisko i tyle. A, w sensie. Pytanie, czy bardziej idziemy w Krosanżew tutaj, czy bardziej jakieś shoujo? No. A czy wiesz, może myślisz po to, że otwieram drzwi akurat, jak ty chcesz chwycić za klamkę i tak się patrzymy na siebie przez sekundę i co ty tu robisz? Czy inne, skąd ty się tu wziąłeś? Tak. Bez... No to grajcie. No to... Haru złącza ręce, widać, że trochę się śpiesza, ale tak złącza ręce, bo jest miły. I uprzejmy w ogóle, więc tak lekko pochylenie głowy. Dzień dobry, Kanason, przepraszam, ale sensei mi zlecił bardzo ważne zadanie. I tak ją przestawiam, po prostu biorę ją lekko za ramiona, przestawiam na bok. Biegnę przed siebie, czerwono-białe włosy powiewają za rogiem z nich. So dreamy. Taki kuc długi, jak jest na tym obrazku. Kuc, zwykły buc. Nie, to Berlin.
Mówię, ogólnie Haru nie ma problemu z bliskością i z dziewczynami, bo sama jest dziewczyną, więc cóż. Tak. Tylko tutaj problemów nie ma. Ale Kana o tym nie wie. Tak. Dokładnie. No dobra. Zbieram się i wchodzę. Sigurę, co ty w tym robisz w całej tej sytuacji? W międzyczasie obserwuję sytuację. W odpowiednim momencie, kiedy para jest bardzo blisko siebie, robię zdjęcie. Na telefonie lub aparacie fotograficznym. Aha. Powiedzmy, że telefonie. Okay. Na telefonie i aparacie fotograficznym. No, lepiej dwa razy niż zero. I dalej obserwuję sytuację aż do wyjścia. Ja, no to jak on tam wychodzi, bo raczej nie dał okazji do dalszej konwersacji. Aha. Bo się śpieszył, no to wchodzę do środka, rozglądam się. Co widzę? To prawdopodobnie Sigurę chowa coś. Znaczy mówię, Sigurę prawdopodobnie chowa coś do kieszeni. Tak. A Mondo siedzi i stoi. Nie, Mondo robi wyliczenia. Tak. Sigurę już była w środku? Tak, najwyraźniej tak. No z tego co Jurą powiedział. Nie ma takiego stelta, tak? Żydowski stelt. Jiu-jitsu. Siedzi sobie i tak każdemu monety z kieszeni znikają. Jiu-jitsu opener, please. Dobra, dołączaj i tak do tego. Przepraszam, czy to jest klub literatury? Tak na moment się odwracam, tak zatrzymuję. Tak, zapraszamy. Czy to pan jest opiekunem? To jest formularz. Na tak, to wychodzi, że tu mam formularz i chciałbym się zapisać. A jasne, tutaj. Tylko wiesz, tak szybko, sprawnie, bo stwierdziłem wyjątkowy brak sofy w tym pomieszczeniu, więc teraz działam, aby temu brakowi sofy zaradzić. A tu się w ogóle zmieści sofa? Spokojnie, tak. On sobie poradzi. Prawie, że się zmieści. Nie takie rzeczy robi. Tak, tutaj ja rozglądam się, że połowę pomieszczenia tutaj zajmują te stoły z krzesłami, a drugą połowę jakiś regał z książkami. Ta sala będzie długo większa w środku. A trzecią połowę będzie zajmie jakaś tablica z flamastrami, taka biała tablica. Gdzie to, kurde, chyba na. Dobra, wiecie co? Chciałbym jeszcze się dowiedzieć jednej ważnej rzeczy, to znaczy, czy już wszyscy macie swoje device'y? Ja w ogóle nie myślałem po sytuacji, ja siłą rzeczy mam device'a, więc. Znaczy, Fel na pewno ma. Tak, Mondo prawdopodobnie też. Mondo no, prawdopodobnie ma. Ja chyba nie mam, bo nie myślałem o tym, że mam, więc załóżmy, że nie mam. Nawet okay. Nie wiem, jaka mogła być sytuacja, w której zdobyłem. Ja też nie mam. No dobra, to w takim razie, no, ogólnie rzecz biorąc ustaliliśmy, że wasze te pozostałe dwa device'y, których jeszcze nie macie, to są w posiadaniu Mondo, który je tu przywiózł. Tak, gdzieś się tam kitra. Tak. Okej, okay, no to w takim razie musimy dojechać do momentu, kiedy je dostajecie. Dobra. Rzucać propozycję. Poczekaj, myślę. Powiedzmy, że to standardowe pierwsze spotkanie w nowym klubie, no to tam w pierwszych dniach szkoły, bo to wiadomo, że tam przez pierwszy tydzień czy dwa trzeba się zapisać gdzieś. Obowiązkowo. No tak. No. No i ostatecznie rzecz biorąc, we trójkę trafiliście do klubu prowadzonego przez pana Mondo, który zaraz pierwszego dnia miał pewien wypadek. I w ten sposób teraz ja go wpierdzieliła w ten klub literacki. No tak. Chwila, bo już muszę się zastanowić w takim razie. Mondo. Słucham.
Yes. Zastanawiam się nad tym. Przypomnij mi jeszcze, dlaczego ty przybyłeś tutaj na tą planetę? Znaczy miałem dwie idee. Aha. Pytanie była, która będzie ciekawsza dla historii. No. Że albo, znaczy inaczej, w obu jest to, że tak naprawdę on te urządzenia zapieprzył, bo nikt by mu przy zdrowych rozsądkach nie dał tylu urządzeń do jednej ręki. Tak. Ale kwestie są takie, czy on je zapieprzył, bo coś tam jego ród, stare badania wykryły, że jakieś tam przepowiednie, że jakieś wielkie zło nadchodzi i trzeba znaleźć rasę, która sobie temu podoła. Aha. I po prostu trafił na Ziemię, żeby znaleźć odpowiednie specymenty. Albo, że to jest dla niego jeden wielki eksperyment i chce zobaczyć, co z tego wyjdzie, gdy da się... Ludziom, gdzie on myśli, że oni nie są do końca do tego przystosowani, że to jest w ogóle świat przed maskaradą. Myślę, że pierwsza opcja ma więcej, że tak powiem, sensu, potencjału. Tak, poza tym pierwsza wersja ma tyle więcej sensu, że ogólnie device'y sobie wybierają swoich masterów, nie? Tak. To drugie to jest takie typowe for the rules, z którego nic nie wynika. Tak. Dobra, no to dlatego mówię, te dwie opcje rzuciłem, więc spoko, może być to pierwsza. No. Że jakieś niesprecyzowane zło incoming i trzeba znaleźć Avengers. Odpowiednich master. Tak, Avengers Assemble. Tak. W razie, to czym on wyczuwa, że Haru jest... Bo to jest sobie ciekawe pytanie. Jeśli Mondo tu przybył szukać Avengersów, że tak powiem. To nie chce się narzucać. Może jego urządzenie dawało mu znak, że tak ktoś, kto tutaj... Sorry. Że tutaj już jest jakieś urządzenie, ale niekoniecznie zaprowadziło go do... Znaczy, ja myślę, że to by miało sens, że trochę dlatego też od początku byłeś zainteresowany Haru, a co za tym idzie, Haru by bardziej traktowała cię jako serious business. Jasne, tak też może być, mnie pasuje. Że może miałem podejrzenia, bo w końcu mam kuźwa 3-cyfrowe IQ. No. Nie, no raz, że cyfra IQ, dwa, że sygnały od urządzenia, nie? Racja, no. No to... A Haru nigdy nie spotkał się z innym device'em, więc nawet jeśli urządzenie dawałoby sygnały, to by nie wiedział, o co chodzi. Tak. Is this love? Tak. Czy to jest właśnie miłość? It's forbidden love. So forbidden. Kto by teraz hentaja nam zrobił? Sensei, please be gentle. Tak, między reverse trapem a reverse futrzaciem. Tak. Reverse trapy to najlepsze trapy. To naprawdę MH wychodzi. Well, nie ukrywam, że trochę tak traktowałem ten system, nie? Ja nie mówię, że źle, śmieję się po prostu, że nam wszystko MH wychodzi. No to miało być takie trochę animcowe MH z device'ami, tak? Tak. No dobra. Coś tam. Czyli ten patent mamy i wiem, dlaczego jestem zainteresowany. Haru, dlaczego tak skorzystałem z okazji. Tak, tak. Na patencie. A reszta to może, nie wiem, sugestia taka, że przez te kilkanaście dni, bo nie wiem jaki jest, że po prostu robię tajne badania, że tam robię w tym swoim warsztacie jakieś skanery i tak dalej, że wykrywam, że tak są... To może to te tajne badania to mógł być ten moment, kiedy Haru był ten... Kiedy cię przy Great Injustice. Pasuje, no żeby łączyć z... Tak. Że to ogółem było to wielkie nieporozumienie, że ty dostałeś ten klub literacki nie dlatego, że jako karę, tylko po prostu, bo no, nawet samo to prosiłeś, żeby mieć jakąś bazę w szkole, że tak powiem. Ale klubową. Tak. To ja chciałem. Znaczy, mnie tam to też nie przeszkadza, że taką karę dała mi dyrekcja, bo to tylko pasowało moim celom. No, ale mówię, że to Great Injustice to był moment, jak próbowałeś mnie przeskanować i to się trochę tak... Zdobyć próbkę przy okazji. Znacznie wyszło. Tak, ups, mydło, mokry ręcznik. Najlepiej skanuje się w bieliźnie. No tak, im więcej ubrań, tym wiesz, więcej interferencji. Zakłócaj.
zakłóceń. Mówmy po polsku. Ale interferencje to też po polsku tam. Cicho. Tak mi się wydaje. Ostatnio za dużo po angielsku napieprzaj mi przejuję, żeby... Jakoś nie miałem szybko tłumaczenia. No dobra, no to mamy. Co tam da? Wiesz co, jeszcze zostałem jedna rzecz. Że w jakim momencie te urządzenia nie do... To za chwilę, to zrobimy z tego normalnie jakiś kawałek sesji, albo sceny, albo coś. Natomiast to, co mnie bardziej interesuje jeszcze z HX-ów wynikające, to związek między Figurę i Haru. Okej, no to niech jadą. To wy to się już mogliście znać jakoś wcześniej. No. Bo to jest ten, że z jednej strony rozumiecie się bez słów, z drugiej strony zwierzęcie się ze wszystkiego i w ogóle. No to jest kwestia tego, kiedy Figurę tutaj przeżyła, wiesz. No nie musi być tak, żeby takie rzeczy się działy, to nie muszą być kurde znajomi od 20 lat. No więc chciałbym się właśnie dowiedzieć. No to właśnie od nich Jurą się wierzy, w jaki sposób tutaj trafił, więc wtedy się zacznie myśleć bardziej. Kiedy, jak w ogóle się Figurę znalazł. Byłem już od paru lat, powiedzmy na to. I oczywiście wujaszek sławetny pojawił się z jakimś towarkiem u waszej rodziny. No jak to wiadomo. A. Duże pieniądze, ludzcy w menu. Czy za wujaszkiem stała przyuczona do zawodu Figurę, tak wystając za tego? No tak, jeszcze z taka trochę lolitowata się wyglądała. Nie wiem, czy już wtedy byłeś jako... mogło być, że wtedy rzucił ten... Jeden z drugim bojcem, znaczy wujas i mój stary rzucili, że no to idźcie się dzieci pobawić, jak dorośli załatwiają swoje sprawy i grały się ze sobą, czy tam zgrali się ze sobą. No ja ogólnie jako spokojna bizneswoman i człowiek religijny. Może Haru... będzie okantowała przy okazji tam Haru na... Trochę tak, zabawki sprzedawała. Ona też przyszła z handlem. A przy okazji Haru nie była jakoś mocno nastręczająca się, czy coś w tym rodzaju. Tam nie był, bo to już wtedy jako chłopak. No nie był, nie był. A bądź co, bądź... Ja też bym to widział, że to po prostu tak, wiesz... Mojemu ojcu się spodobał wujas tego. Kwestie biznesowe wyszły. Tak, bo kwestie biznesowe wyszły głębiej, więc Figurę zaczęła częściej przychodzić i tak się skupiowali. A Figurę też wyczuła biznes nosem. Czyli ogólnie childhood friendo. Bo Haru jest biznesowo naiwny. Jednocześnie kumpel jest źródło kurde tego. Źródło kieszonkowego dla Figurę. No nie wiem, chyba że coś jakoś inaczej to widzicie, ale dla mnie to jest w miarę sensowne. No, okej. Okay. No, mi też pasuje. Który wierzy w Uber Profita. No dobra. Zastanawiam się teraz, gdzie tu zacząć. Z akcją właściwą. Dobra, w zasadzie jeszcze takie jedno pytanie. Dlaczego Figurę dołączyła do klubu? Ciekawości można powiedzieć, bo w klubie tak przypadkiem zobaczyła, jak pewnie się kręciła, wiesz, ten, że mają książki związane z jej wiarą. Z tym, a to jest raczej mało spotykane. Okej. Okay. Na ziemi tym bardziej. No i przy okazji Mondo szukał kogoś, żeby ktoś wlazł, więc... Mondo, czy to ty przywiozłeś te książki? Tak, to samo chciałem zaproponować. Że coś tam wziąłem po drodze, żeby mi się nie nudziło, jak robiłem tam skok nadświetlny. Smugluję kosmiczną literaturę. Tak. Smugluję. Więc na to ja przyszmuglowałem właśnie te książki, więc to jest powód, dla którego Figurę
się zainteresowała, że o, coś tu jest. Jezus Maria. Jak jeszcze rączki zaciera. Nie.